Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrek, zapraszam was przesterdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku się po raz kolejny fanskuje do DSA. W poprzednim odcinku udało nam się popchnąć trochę wątek fabularny, jak i dowiedziałem się, że w zakładce w grze Shift plus F2 mamy niby statystyki, jeżeli chodzi o samą grę, tylko że to są statystyki, które się niestety nie aktualizują w czasie, gdy gram. Tylko muszę oczywiście zaltabować, odświeżyć sobie Ubisoft Connect i tam dopiero mam pokazany cały postęp. Na Ubisoft Connect mam pokazany 72% progresu wątku głównego, a tutaj mam nagle 71%. To jest trochę dziwne, ale też mnie trochę dziwi, że Assassin's Creed Odyssey ma inne kompletnie statystyki niż Valhalla, co jest zbytnio fajne, bym powiedział, ale no dobra. Grałem oczywiście naprzemiennie raz w to, raz w to. W poprzednim odcinku popchnęliśmy wątek fabularny, tak jak już mówiłem, do przodu i mamy misję przełamując sklep. Pokonaliśmy już chyba jedne koszary i musimy jeszcze wyczyścić kolejne dwa tereny. Potem najprawdopodobniej będziemy mogli spotkać się z naszą matką chyba, chociaż w sumie przypomniałbym sobie, jakie tutaj zadania mamy do zrobienia. Palący problem. Aha, faktycznie mam te spichlerze na broń spalić, dobra. Niedługo będziemy mieli 45 poziom, z czym oczywiście idzie kolejny punkt umiejętności, jak i odblokowana możliwość używania tego lepszego łuku, który dostaliśmy chyba z Gromu Władcy, czy jakiegoś tam innego bossa. Mając 47 poziom, raczej już udamy się na arenę, jak i udamy się na Meduzę najprawdopodobniej. Najemnik. To mi się nie podoba. Ogromnie to mi się nie podoba. No i oczywiście... O! Jednak zabiliśmy go, fajnie. Spróbujmy może tego najemnika jakoś po cichu wyeliminować. Bo muszę oczywiście jakoś ten teren wyczyścić, a on jest chyba potrzebny. Niech tylko tutaj zejdzie. Będzie bardzo przyjemnie. Mógłbym może na niego czwórki użyć, albo tego wzmocnionego strzału. Ale nie wiem, jak to wyjdzie. Oby to był na... Proszę, żeby to... No nie idzie najemnik oczywiście, tylko ten drugi idzie. Dryblas. Niby po cichu na razie dajemy jakąś radę to wykończyć. Tylko muszę oczywiście tego dryblasa pokonać, bo nie chciałbym się z nim mierzyć jeden na jeden. Wolę na razie go z ukrycia trochę... No halo, no chodź tu. Wolę go z ukrycia trochę poharatać. Kurde, gówno mu to zada. No właśnie. Mam ulepszoną strzałę na tej naszej dwójce, na chyba trzeci już poziom. Wydaje mi się, że raczej tak, no to możemy trochę nim postrzelać. Tak szczerze, raczej damy mu łatwo radę. Nie wiem, czy nie przyjdzie przypadkiem kolejny najemnik, ale okej, jak na razie sobie stoi w miejscu, to czemu by nie? No i łatwo, 90 tysięcy obrażeń. Kolejny najemnik? No oni sobie chyba jaja robią. Ile tutaj muszę zapłacić, żeby sobie poszedł? Aha, nawet nie mogę zapłacić. No to jeszcze lepiej. O nie. 72 tysiące obrażeń niby. No to nie jest zawsze tak mało. Ale na pewno tyle nie będziemy zadawać Meduzie, a chciałbym. Bo jednak ona, jak i jeszcze jeden cyklop, chyba spryciarz jest moim, można powiedzieć, takim celem w grze. Czy wszystkie zadania poboczne będę robił? O nie! Pewnie, że nie. Czemu on ma taką zajebiście dużą truciznę? Co jest z nim nie tak? Dobra, podcięcie. No, prawie. No i pięknie pokonany. Przeszukanie. Łuk. Kolejny? Czemu kolejny? Co jest nie tak z tą grą? Ile ja będę mieć tutaj niby tych najemników? O nie. Jeszcze lepiej. No ja naprawdę nie mam pojęcia, jak ja mam niby ją pokonać. Ja życia nie mam, zaraz się spalę. Będą się tutaj wszystko zaczynać od nowa. Nawet nie mam... Dobra, już mam adrenalinę niby na uleczenie się. O nie, zużyłem na strzała. Dobra, leczonko. No spróbujemy może jakoś po... O, w sumie truciznę mam na trzecim. Tą trucizną możemy trochę ją poatakować. Nie chciałem tego robić, proszę, życie.
Niby 50% życia sobie odnawiamy, ale mam wrażenie, że to jest kompletnie nic. Może sobie wymienimy broń. Czemu tutaj tyle tych najemników musi być? Może R-ka? Wow! No to było już fajne. To też było dość ciekawe. Seria zabójstw jakaś taka nam wpadła. Ale to jest chyba przez to, że mamy właśnie tą specjalną broń bossa, tak mi się sobie zdaje. To będzie trucizna. Raz, dwa, trzy. Dobra, zabita. Op! Gniew. Czemu mi się trzech najemników tutaj zespałniło? Co jest nie tak? Dobra, niech będzie R-ka. To jest chyba ta seria zabójstw, tak? Wydaje mi się, że tak, ale nie wiem jak to zbytnio działa. Ale tak szczerze mnie to cieszy, no bo to jest zajebiście mocne, jak widać. Ratowało nam dupsko. A niestety łowca nie jest taki mocny, jak mi się wydawało. Spłaćmy proszę ten dług. 800 drachm tylko. I tyle drachm chcieli za naszą głowę? No nie, no to są jakieś żarty chyba. Może nie będzie tak źle. Byłoby dobrze tego gościa zawołać. Pewnie, że nie przyjdzie. Pozbieramy sobie strzały. Ciężki łuk tylko. No i pięknie, 106 tysięcy obrażeń. Teren likwidacji, no bo w końcu musimy wyczyścić cały ten teren z przeciwników. Macie właśnie pochodnie. Pole Marcha 1, jeszcze jeden kapitan jest niby. Kurde. Dobra, to nie spacja, to nie ta część. Przyzwyczajenie niestety z Valhalla mi zaczyna wchodzić. Mamy skrzynkę jedną, niedźwiedzia tutaj. O. A już mam tutaj jednego przeciwnika, dobra. Widzę już, niby. Skrzynka od środka. To może nie chciałbym ryzykować. Tak. Dobra. A została wyprzedzona ta strzała, zajebiste to było. Przeszukanko. Nie wiem, czy uwolnienie tego niedźwiedzia by coś dało. O nie, nie, nie. To jest pole Marcha chyba. Bo pamiętam, że w Far Cry'u 4 i Primalu można było niby uwalniać zwierzęta i one fajną rozróbę robiły. Ale nie wiem, czy w Odyssei też te zwierzęki miałby taką moc. Dobra, nawet fajne obrażenie mu zadaliśmy. Może strzałą śmierci powinienem tutaj atakować? No ona niby zadaje znacząco większe obrażenie, ale nasz ulepszony strzał też fajnie może ich poharatać. Nie jest chyba najgorzej, nawet idzie w porządku. Zostało nam chyba tutaj dwóch przeciwników, którzy są u góry. Tak, u góry są. Dobra, pozbieramy to sobie. Szczerze, to jest misja na nie wiem który poziom, ale takie trudne to było. Ja tak szczerze nie mam pojęcia, jak niby miałbym to zrobić na mniejszym poziomie trudności. Mam niby bardziej zbroję pod obrażenia łowcy, więc niby dużo obrażeń nie mogę przyjąć na łeb, ale i tak to jest przerażające, że tak szybko nas zbili, prawie nas zabili, tak nie wiem, z 3 razy. A to jest chyba najtrudniejszy podpunkt tej misji, w którym musimy właśnie tą warownię wyczyścić, bo potem mamy jakiś obóz wojskowy. To nie wydaje się być taki zły, mam wrażenie. To jest pole Marcha? Tak, chyba pole Marcha. O nie, dobra. Kło! Żołnierze Lagosa jeszcze w obozie jakimś tam wojskowym. Ale zanim jeszcze wyruszymy stąd, zobaczmy cele lokacji. Kurde, no właśnie nie mamy tych wojskowych zapasów niby. Chyba, że to może być... Nie, to na pewno nie jest odbierane jako zapas wojskowy. To jest niby jeden. Kurde, sporo przejść tutaj było, tak szczerze. Tutaj mamy obóz jakiś tam. O, jest, dobra.
Tak szczerze, ja spróbowałbym może wyczyścić właśnie te zapasy, no bo z tego podpunktu, a w zasadzie z tej lokacji powinniśmy dostać dużo expa, tak mi się wydaje, za wyczyszczenie oczywiście tej lokacji. Macie podpalanko. Dobra, jeszcze jeden zapasik wojenny i będzie fajnie. Czy te misje opłaca się robić? Oczywiście, że pewnie, że nie, bo pewnie dostaniemy z 3000 expa maksymalnie. A trochę mnie ciekawi. Dziwne, że tutaj był jakiś obóz i tego obozu nie zaatakujemy, tylko musimy lecieć do jakiegoś, który jest oddalony pół kilometra. Ale dobra, to na razie wejdźmy jeszcze tędy do góry i spróbujmy zniszczyć ostatni zapas wojskowy. Mam nadzieję, że jak to była warownia, to dostaniemy trochę więcej expa niż 3000. No i co zaliczy nam? Ile expa? Warownia Arkas. Ukończono lokację, bardzo dobrze. 27 tysięcy, tak, jakby jedna misja poboczna, można by powiedzieć. Wejdźmy jeszcze na naszą płotkę. I z tego co widziałem, to w Valhalla działa podobnie sam system jeżdżenia koniem, gdzie przytrzymamy chyba też X, to postać nam automatycznie wchodzi. A tutaj akurat tego powiadomienia nie mamy, że gdy przytrzymamy jeszcze dłużej, to nam postać wejdzie. Dziwne, ale dobra. Mam nadzieję, że ten obóz łowiecki nie będzie taki ciężki. Nie, jeszcze tam dalej jest, dobra. Bo powiem, że ta warownia trochę ciężka była. Też zobaczymy to spalanie spichlerzy, że też nie będzie takie ciężkie. Z fabułą stoję według mnie w porządku miejscu. Brakuje mi niby 3 godzin do ukończenia wątku fabularnego, ale raczej tak szybko jeszcze nie skończymy z tą grą, bo mógłbym niby za pierwszym podejściem zrobić te 3 godziny, tam 4, ile mi tam ich brakuje. Bozowisko Kefeus. Ale no jeszcze chcę się trochę nacieszyć grą i zadaniami pobocznymi. A na początku potrzebujemy niestety levelu. Też na to wygląda, tylko że tych straszników jest tutaj trochę więcej. Pokaż cele. Jeden kapitan tylko? Kurde, ale mało. Niech będzie atak właśnie ten mocniejszy. Niby go to zabiło. Fajnie, przeszukanko. Tutaj mamy jeden zapas wojskowy. Nie, tak, zapas wojskowy. No to już spaliłem trochę. Tam ci tam pochodnie. Ho! Ta strzała w smocinę jest taka mocna. To jest takie mocne gówno. Ta smocinna strzała to chyba jeszcze większe obrażenie zadaje, gdy mamy tą strzałę śmierci aktywowaną, tak mi się wydaje. Jest tak fajnie odpycha przeciwników. I to był już kapitan, no to fajno. Trochę tym łukiem możemy sobie ich poatakować, bo mam sporo drewna, tak mi się wydaje. A w sumie strzałą tą śmierci raczej nie będę sobie tak grać normalnie, bo ona kosztuje 6 drewna aż, żelaza i jeszcze tam jakichś innych składników. A faktycznie zapomniałem, że... Trochę zapomniałem, że mamy w końcu udać po Lagosa, bo on jednak chyba był królem i wysłał na nas płatnego zabójcę, tak mi się coś wydaje. Karwasze Mistiosa. No nie najgorzej, to raczej dużo rzeczy już nie będzie. O, Lampard, miękka skóra zawsze się przyda. Ale ulepszenie naszego ekwipunku bądź statku jest tak, mamy jeszcze nie było ukończone. To teraz mógłbym... Palący problem. Sędzia przysięgli kat. Rozwiąż sprawę Lagosa. No dobra, to jeszcze nie ten moment. To była misja na 40 poziom. To jest posrane, jak dużo obrażenia nam zadawali. Nie mogę punktu synchronizacji użyć, no tak, no bo jestem na zastrzeżonym terenie. Tak, teraz powinniśmy być w stanie tam się udać. To jest niby, nie wiem, z 500 metrów może. A i tak nam się przyda ten punkt synchronizacji, dobrze sobie ja poodkrywałem. Wydaje mi się, że tych punktów synchronizacji nie mam jakoś dużo. Niby możemy je sprawdzić, ale na razie tego robić nie będę. 800 metrów, to tak plus minus 500 nam to dało. Mamy kolejnego najemnika? Tropicie łowca nagród. No proszę was. 350 drachm nie ryzykuje życiem, żeby nas znaleźć? Spłacone za 100, czy jak to wygląda? Jeszcze raz muszę zapłacić? No nie, nie mogę już. Dziwne. Dobra, tak ten łowca jest tam. Spróbujemy może jakoś tędy dać radę. Powiem, że te misje w Odyssey wyglądają na razie na takie schematyczne wszystkie. Dotrzyj na daną lokację, wykończ wsparcie, zdobądź przychylność ludzi, zabij, no i tyle w sumie. W sumie tak trochę też to wygląda w Valhalla, jak póki co gram, mam w niej, nie wiem, 5 godzin z kawałkiem.
ale zadania póki co są podobne. Ja tak szczerze nie mam bladego pojęcia, jak oni zaplanowali tą całą fabułę, że aż na tyle godzin to starcza. Dla mnie to jest naprawdę do pomyślenia, jak można tak długą grę zrobić z wątkiem fabularnym, którym jest dość prosty według mnie. Ale jeszcze jeżeli chodzi o tą lokację, czyli Lakonię, tutaj prawdopodobniej właśnie zabijemy tego Lagosa, tak mi się wydaje, bo on jest w końcu czcicielem, a w zasadzie jeden z królów Sparty jest czcicielem, a jest ich dwóch i od nich dostaliśmy dwa zadania. Jedno, żeby wygrać olimpiadę, a drugie, żeby wygrać wojnę w Boecji na rzecz Sparty, co oczywiście zrobiliśmy chyba z dwa odcinki temu, tak mi się coś kojarzy. I co się okazało, że jeden jest niestety czcicielem, więc mam nadzieję, że on da nam podpowiedź na temat czcicieli, którzy będą już na 50 poziomie, którzy będą oczywiście w tym bliższym kręgu, że tak powiem, zainteresowań, którzy będą jeszcze bliżej głównego czciciela, czyli nie wiem, za ojca założyciela tej całej sekty, co wydaje się być w porządku rzeczą, bo jak będziemy tak szli do przodu, to może uda nam się właśnie to zrealizować. Mam nadzieję, że też sporo XP dostaniemy, bo musiałbym, kurde, tą misję z Atlantydą również skończyć. Też czytałem, że podobno w ogóle nie trzeba robić tej Atlantydy, żeby skończyć grę, bo to jest tak jakby wątek fabularny poboczny. Znajdźcie się do Lagosa i dotrzeć do niego. No dobra, zaraz tam dotrę, a na to wejść, że właśnie. A no faktycznie, bo musiałem się w sobie pozbyć jego i wojska, więc niszczyłem te wszystkie obozowiska. Jak muszę się pozbyć jego żywności? Powinniśmy dać radę go właśnie po cichu zabić. No i pięknie niby zrobione. O, jeszcze tego chyba damy radę. Nie ma obijania się w pracy, choć to byku. No i fajnie, też niby zabity na luzie. A to nie do koła chyba... Oj, nie, jest właśnie. Zapomniałem właśnie, że te spichlerze tak wyglądają. Ja muszę chyba pochodnie wrzucić od środka, mam wrażenie. To jest oczywiście zagrożenie, bo tutaj mamy tego gościa mocniejszego. No ja nie dam rady go niestety zabić. Dobra, już użyjmy tego właśnie ataku. Nieźle wybuchło. Chyba nie zniecił alarmu. To był jedyny tutaj, nie drugi kapitan jeszcze jest. Kurde. Nie mamy już mocniejszej strzały. Ona chyba zauważy ciało, mam wrażenie niestety. No niestety trzeba było smarnować i adrenalinę, jak i strzałę tą mocniejszą. Masz tutaj spichlerz. Tak to powinno się palić? Czy jak? Tak, dobra. Jeszcze dwa niby. O! To wybucha i dostajemy obrażenia przeciwnicy jeszcze. O, skrzyneczka jeszcze. Kurde, które martwi mnie ten kościół tutaj. Niech będzie właśnie. Pięknie. Zabity, łatwo. Skrzyneczka darmowa przyda się. Jeszcze trzy tak w tej lokacji, kurde. Mać tutaj. I my staramy się jakoś uciec, bo to zaraz wybuchnie. Fajnie, że to nam pokazuje strefę tego rażenia. Tylko jeden Onyxius, mówisz, no dobra. Niby to jest RPG, ale tak szczerze, fajnie się tutaj skrada w tym RPG-u. Jak w normalnej wersji Unity się nie skradałem, jak była taka potrzeba, tak tutaj lubię akurat się skradać. Fajnie to naprawdę wychodzi. Niby gram na łatwym poziomie trudności, więc percepcja widzenia przeciwników też jest znacząco mniejsza. Jaki czas wykrycia chyba dłuższy, ale i tak to fajnie wygląda. No właśnie. Nie będzie mógł opłacić motykarz niewiarza. Ciekawy przedmiot. Zabity 45 poziom, elegancko. Ja w takim razie tutaj mogę łuk, ten lepszy sobie wziąć. Łuk steropę. Tutaj jakieś tam przedmioty pozostawiam. Ja na razie wolę mieć ten set Artemidy. Wydaje się być taki fajny. O, tutaj dostałem jakieś chyba lepsze miecze, właśnie.
to znaczy sztylety, nie tam miecze. Co tutaj jeszcze mamy? A tam kosę. To jakiś tam łuk, to sobie rozmontujemy na części, bo nam się przyda. Łuk bandyt też sobie rozmontujmy. Tutaj ten łuk też. Ok, jak już to mamy porobione, teraz mógłbym rozprawić się na to, wychodzi, że z Lagosem. A to jest napisane rozwiąż sprawę, a nie żeby go zabić. No nie wiem, zobaczymy. Mapa. Gdzie mamy się udać? Aż tutaj. A, Lagos. Przywódca ma słabszych gwardzistów. Powrót do przeszłości. Stara miłość nie rozdawieje. Dobra, weźmy sobie tak. 1500 metrów niby. Nie tak daleko, ale wezwijmy sobie Fobos zaraz. O, idealnie. Dobra, więc w takim razie udajmy się tam. No i na to powiem, że skoro to jest czciciel, to na pewno musimy go zabić. Co mi się nawet podoba, zobaczymy, jeszcze z jakiego kręgu będzie, ale wydaje mi się, że raczej żadnego kręgu szybko nie ukończymy, bo w niektórych brakuje mi dwóch czcicieli, a w niektórych chyba czterech, czy tam nawet i trzech. To jest trochę przykre, bo jednak jak ukończymy jakiś tam kolejny krąg, to mamy niby fajny secik do odebrania z tych wszystkich czcicieli. I oczywiście z podsumowania. To wydaje się być naprawdę fajnym rozwiązaniem, a jeszcze zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Szkoda, że nie mamy punktu szybkiej podróży, bo mam niby tutaj zadanie poboczne, chyba z serii Zapomniane greckie mity. O nie, dziki. Są tak przestrani przeciwnicy tutaj. Ale dobra, na razie załatwmy sprawę z tym czcicielem. Na arenę mógłbym się w teorii udać, bo z tego co pamiętam był jeden przeciwnik na chyba 45 poziomie, jak był oczywiście kolejny na 50. Jakie też patrzę osiągnięcia Steam, gdzie mam do odblokowania osiągnięcie za pokonanie najemnika na arenie. Nie wydaje się być takim głupim pomysłem, bo jednak to jest darmowe osiągnięcie. A też jakie tam były osiągnięcia? Kurde, już nawet nie pamiętam, ale chyba zadanie legendarnego grawerunku na legendarną broń, coś takiego. Nie wiem, czy te osiągnięcia będę jakoś tryhardować, ale raczej te, które są łatwe, to raczej wykonam. Dziwne, że tam nie było pokazanego poziomu najemnika, jak patrzyłem niedawno tą arenę, bo tak to na normalnych przeciwnikach mamy to pokazane. Ale dobra, załatwimy sobie arenę raczej jeszcze za parę odcinków fabularnych, bo na razie wątku pobocznego nie będę tykać. Uznałem, że jak już tykamy fabułę, jak już tykaliśmy w zasadzie wątek poboczny 20 odcinków z rzędu, tak fabułę mógłbym jeszcze poruszyć tak z parę odcinków, bo na razie mam chyba drugi. Czy to jest nasza matka? Tak, to jest Mirin. Mogę z nią pogadać? Chyba mogłem, jak tutaj właśnie. No wiem, a ciekawe, czy mogę ją zabić. Nie, nie mogę. Od razu mi schodzi celownik. W sensie robi się szary, a nie biały. Dobra, tutaj Lagos ma niby osłabioną armię. To może zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tego, co też widziałem, to te podpunkty w misji, to na to chodzi, że były w pewnym stopniu obowiązkowe, bo jednak mam osłabionego przeciwnika. A z tego, co widziałem na przejściu, to gość mógł ich nie robić, ale robił, z tego, co pamiętam. To też jest dość dziwną sprawą. Bo to były tak jakby podpunkty, których nie musieliśmy wykonywać, a jednak wykonał to gościu. Dwóch kapitanów, polemarchę, zapasy wojenne aż 3. O nie, już mi się to nie podoba. O nie, 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 nie. Może damy go radę? Tak za... O! Niby dało radę. To nie było to mocniejsze? No, tutaj się akurat trochę zawiodłem, ale to powiedzieć, że potrzebujemy adrenaliny, żeby wykonać to nasze moc, tą naszą czwórkę. Tą naszą, to jest nasze skryte zabójstwo, to mocniejsze. Takie dziwne wrażenie. ...104 000 obrażeń chyba. No, a do tego strzała nie była naciągnięta i to była ta normalna. Szczerze, walimy teraz takie hity. I to jest szok. A w sumie miałem ten mocniejszy łuk, więc to nic dziwnego. Spróbujemy może jakoś tak pociło się tutaj właśnie zakraść. O, ile przedmiociksów. Tylko same drach... O, skrzyneczka. Same drach, na przykład, że w tak małej ilości młot. Aha, bardzo mi się przyda. Faktycznie zużywamy adrenaliny na to mocniejsze... na to mocniejszą egzekucję. Które zadaje chyba też obrażenia krytyczne, tylko co tam pamiętam. Nie najgorszy jest ten niby młot Minotaura. Czy tam Centaura? Nie, Minotaur to był. I dał nam właśnie takie fajne rzeczy.
Ale dobra. Zbliżamy się już do domu tego czciciela, Lagosa. Zobaczymy, co potem będziemy mogli zrobić. Ale chyba rozgorzy tutaj lekkawy konflikt, mam wrażenie. O kurde, to mi nie pasuje. Może dookoła bym to obszedł. Tam był jeden gościu przy Lagosie, którego... O nie. Właśnie, ten gość teraz wszedł do środka, zajebiście po prostu. Lagos pewnie wyjdzie. Albo i nie. O nie, 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 nie. Oj, 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 oj. To mi nie pasuje. Moglibyśmy tą mocniejszą strzałę użyć, która zada miliard obrażeń praktycznie. Sika sobie, okej. Okay. Już nie. Szybki jest. Dobra, macie tą mocniejszą strzałę, peciska. Ho! Na strzała go prawie zabiłem, tego Lagosa. Ale to było zajebiście mocne. Halo? 3, 2... Dał radę, tak! Przywódca pokonany, Archont Lagos, zajebiście. Rozmawiaj z Mirin i Brazidasem. Zaraz to zrobimy. Tylko, że właśnie nie byli na tamtym wzgórzu, gdzie ja również byłem. Zobaczmy może menu czcicieli. Aha, nic nam to nie odblokowało niestety. Zadanie, jak to wygląda? Porozmawiaj z Mirin i Brazidasem. Dobra, ulepsz łódź nie możemy. Atlantyda też nie możemy. Ateński Związek Morski, czyli te zadanie z czcicielami, też nic tutaj nie damy rady zrobić. Brakuje nam trzech w jednym. Albo dwóch jeszcze, kurde. Ojojojojoj. Dobra, ekwipunek zobaczmy. A tak, faktycznie dostanę tutaj ten jakiś pasek. Pas partyjskiego bohatera wojennego. Wyobrażenia zdolności wojownika, takie mech bym powiedział. Jest od Brazidasa. A tak, faktycznie podał nam lokację, gdy zabiłem tamtego najemnika, który chciał nas zabić. Czaszka Ogara, okej. W takim razie teraz spróbujmy jakoś się tutaj cofnąć możliwe. Chociaż może tak po boku raczej damy radę. Powiem, że te obrażenia łowcy są tak zajebiście mocne. To oczywiście przyda nam się na meduzę, bo czytałem jakieś tam poradniki, jak ją pokonać. I wszyscy mówili, żeby z nią walczyć na dystans, bo oczywiście ona zamraża swoim wzrokiem. Spłaćmy dług, 3000, w zasadzie kary, nie żaden dług. Mam tych drachm dość sporo. Więc to nie jest oczywiście problemem. Nie wiem, czy przypadkiem ci najemnicy będą mnie teraz atakować, jak nagroda została spłacona. Ale raczej wolę nie wychylać się chyba. Trzech najemników tutaj mamy. No, jest wysoko, że tak powiem. Tutaj mam jakiegoś gościa, który chyba najprawdopodobniej rozpalił... A nie! O kurde! Ten taki kosz z węglami oznacza ludzi, którzy zostali wezwani. Zapomniałem faktycznie. A nie samych tych, którzy wołali, tylko zostali zwołani. Mamy już niby teren bezpieczny w pewnym stopniu. Ale i tak wolę pozostać w ukryciu. Mamy niby adrenalinę na jedno zabójstwo, ale wolałbym chyba je sobie zostawić. Powiem, że te wzmocnione strzały są tak zajebiście silne, że dobrze je sobie ulepszyłem. Poza tego kombują się z obrażeniami łowcy, do tego też z obrażeniami chyba łuku. Więc jeszcze mogę łuk sobie na pewno ulepszyć, jak i wygrawerunkować. Bo on jest nowy i wcześniej tego nie mogę zrobić. Niby mogłem tam dać ulepszenie, z tego co pamiętam, ale po co mi ulepszenie na broń, którą nie mogę nosić, bo ma za wysoki poziom na mnie. O nie, najemnik naprawdę będzie mnie gonił? Przecież mam zerową karę. W sensie zerową nagrodę za moją głowę, przecież to jest bezsens. No i teraz by się przydała umiejętność, gdzie możemy użyć bomby dymnej. I wtedy przeciwnicy tracą nas chyba z pola widzenia, albo... Zostajemy oślepiani, czy jakoś tak to właśnie wyglądało. Mam nadzieję, że będę mógł rozpocząć misję, byłoby zajebiście. Tak! No i fajnie. Czemu? I'm sorry, Brazidas. But when Lagos joined the cult, he sealed his fate. So you execute the Munga in public against my advice, and now you kill Lagos? If you were under my command, you wouldn't be anymore. I don't follow orders. I do what I have to.
So it's done. I suppose you'll be wanting to report the news to Sparta soon. You're right. We've done all we can. It's time to go to Sparta. Yes, it's time we returned. Marini, you are as determined as ever. I'm sure you will regain your house soon. With Lagos dead, arrangements must be made to ensure Sparta doesn't starve. Arcadia is safe once more. And the bounty is lifted. We are free to travel without fear. Then let's continue our journey. No i fajnie. Sprawa załatwiona. Tylko teraz będziemy musieli się udać do Sparty. 35 tysięcy expa. To już lepiej wygląda. Krwawa uczta. Wracanie z Mirin w sali tronowej, ale to jest pewnie wsparcie, tak? Pewnie tak. Aleksjus po zdobyciu Mistrzostwa Olimpijskiego dla Sparty i pokonania Ateńczyków w Boecji spotkał się z dwoma królami. Na zawsze odmienił Spartę, oskarżając króla o to, że jest czcicielem. Faktycznie tak było. Za to ulepszmy sobie może postać, zdolność. Co tutaj mógłbym jeszcze sobie wziąć? Podobną umiejętność widmowe strzały Artemidy jest dobre na tą meduzę. Kurde, czy takie dobre jak teraz podtakacza, to chyba nie. Stań się bezgłośną zabójstwą. Zabójcą odgłosy wydawane podczas proszenić przeprowadzania skrytobójstw są cichsze. Takie mech. O, to poruszenie się szybciej niż Hermes wydaje się być w porządku. Teraz mam problem, co mogłem tutaj jeszcze ulepszyć. Wachlarz strzał. Ta umiejętność jest według mnie fajna. Chociaż często w ogóle jej nie używam. Może właśnie to, przycelowanie automatyczne. Gdy wróg cię zauważy, czas zwania na maksymalnie 7 sekund, wycelowana strzała namierza głowę celu i zadaje 200% obrażeń łowcy. Ulepszmy to sobie, bo wydaje się być fajne. Dobra. Mapa. Gdzie my mamy się udać? Bo byliśmy tutaj właśnie w Arkadii. I tutaj zadanie mamy... A, w Lakonii! Czy jeszcze będziemy musieli się tutaj cofnąć, na to wychodzi. Dobrze, bo mam szybką podróż. A tutaj trochę mi się to nie podoba, że mamy bardzo dużo zadań pobocznych, ale raczej te zadanie poboczne zrobimy sobie pewno w osobnym odcinku. 45 poziom mam na razie, to trochę za mało. Więc w takim razie ja się tutaj udaję do Lakonii i to zadanie Krwawa Uczta zobaczymy dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do 8 odcinka.